Witam wszystkich. Dzisiaj doszły dwie paczki ze schroniska smaków. No i chciałam Wam pokazać, co zamówiłam. Najbardziej jestem zadowolona z pudełek na prezenty. Tak jakaś drewniana płyta. Wielkość nie podam Wam w centymetrach, tam na stronie możecie sprawdzić. Ciut większa, one są ciut większe niż pudełka na buty. W środku jest takie frędzelki, nie wiem jak to się nazywa, żeby właśnie zabezpieczyć te prezenty. Więc tak, jestem zadowolona z pudełek. Jestem ze wszystkiego zadowolona, ale w ogóle pudełka to jest takie coś, co zostanie na... posłuży nie tylko do zapakowania prezentu, ale też potem w kuchni można to wykorzystać w jakimś tam celu. Zamówiłam też pudełko na kawę, pojemnik na kawę z logo Schronisko Smaków. Kubeczek z podobizną pani Magdy Gessler i logo Schronisko Smaków. Trzy książeczki. W książce są przepisy kuchni góralskiej i informacje o podhalu. Oliwę z oliwek. Nie sprawdzałam na internecie, jak duża jest, bo akurat potrzebowałam, więc było mi wszystko jedno. Okazało się, że to jest 1 litr. Bardzo duża. Nawet nie wiem, czy w sklepie kiedyś taką dużą oliwę widziałam. Miód. Ja kupiłam miód lipowy i miód spadziowy. Były do wyboru różne miody, również miód włoski. I były też mniejsze słoiczki. Ja tam jestem taka, ja jadam miód codziennie, więc zdecydowałam się na te większe słoiczki. Zamówiłam czekoladę. Jest to produkt włoski. On też jest bardzo duży słoik, 480 gram. W schronisku smaków można kupić przetwory polskie, ale właśnie też produkty włoskie. Sery, wędlinę, ciasteczka, tam dużo słodyczów, było makarony. I tak tam różne rzeczy. Właśnie o słodyczach, takich parę słodyczów wzięłam. Tutaj takie ciasteczka i czekoladę włoską. I co zamówiłam jeszcze? Te ciasteczka. One są rewelacyjne. Są ciastka owsiane o smaku czekoladowym. Po prostu sama czekolada. Bardzo kakaowe. I zamówiłam dwie nalewki. Tam też do wyboru jest masa. Są też większe butelki. U mnie tak nie jesteśmy bardzo za alkoholem, więc zdecydowałam się na małe nalewki 100 ml. A te inne nalewki chyba były 700 ml. Wzięłam śliwowice i nalewkę malinową. Te nalewki to jest taki świetny prezent właśnie na święta Bożego Narodzenia. Myślę, że dla mężczyzn najlepszy. No cóż, no i to wszystko. Podobają Wam się te prezenty? Macie troszeczkę... Cieszylibyście się, gdybyście dostali taki prezent. Nabraliście ochoty na schronisko smaków. Ja jestem zadowolona. Drugi raz już dostałam takie produkty właśnie ze schroniska smaków. Myślę, że jeszcze nieraz się skuszę na, żeby zamówić coś w internecie od nich. Produkty dochodzą. Paczka w 2 dni miałam paczkę już w domu. 2 dni. Ja zamówiłam przedwczoraj wieczorem, więc praktycznie, no dobra, no powiedzmy 2 dni. 2 dni trwa ta dostawa. Wszystko jest fajnie zapakowane, nic się nie zniszczyło. No i jestem bardzo zadowolona. Jeszcze książki nie otworzyłam. Jak otworzę, tak jestem ciekawa, bo tak nie mogłam za bardzo w internecie znaleźć informacji, ile tam jest przepisów i jakie to są przepisy. Jak otworzę książkę i ją przeglądę, to też Wam coś powiem na jej temat. Także trzymajcie się. U mnie spadł śnieg. Także takiego przyjemnego wieczoru Wam życzę i trzymajcie się ciepło.